Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym nagrać audycję o płaskiej Ziemi, a raczej o pewnej idei, bo płaska Ziemia jest taką właśnie ideą, że żyjemy z tego, co ja zrozumiałem, na jakimś dysku, tak? I po prostu żyjemy w totalnym spisku, i władze tego najwyższego szczebla przed nami to ukrywają. No, tak mniej więcej to brzmi. Jeśli się pomyliłem, to przepraszam, ale się nie wgłębiałem w to zbyt mocno i nie mam zamiaru. I chciałbym e, powiedzieć kilka słów od siebie na temat tej idei. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że chyba dwóch chłopaków, którzy e, komentują moje audycje i są tutaj z nami. To jest chyba zjawiska przyrodnicze. Jeszcze jeden kolega. Pozdrawiam Was serdecznie. Którzy właśnie, no jakby promują, no chcieliby ten, można by powiedzieć, wirus, <gryw> wirus płaskiej ziemi, no chcieli mnie nim zarazić. Z dobrej woli, jak najbardziej. Ja teraz chciałbym powiedzieć Państwu, e, dlaczego dla mnie idea płaskiej ziemi to jest e, nawet już nie jakaś zabawa, tylko to jest, e, no może to za mocne słowo, jakieś ustecznienie rozwoju osobistego, ale coś w ten deseń. Przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć, że moja wiedza z zakresu no, no jakichkolwiek takich nauk, które mogłyby stwierdzić, czy Ziemia jest płaska, czy nie, czy na pewno geografia, ta astronomia, pewnie astrofizyka, i pewnie jeszcze jakieś inne różne dziedziny wiedzy, ja po prostu praktycznie nie mam wiedzy w ogóle. Owszem, znam się trochę na geografii, dlatego że znaczy na mapach, nie na geografii, tylko na mapach. A to dlatego, że moja ulubiona gra to no, Darkest Tower, czy taki mod do gry Herz of Iron 2. No to jest tak naprawdę mapa świata, taki i się po prostu nauczyłem. Zresztą zawsze lubiłem mapy. Natomiast taka wiedza odnośnie sprawdzenia tego, czy to jest płaska ziemia, czy nie, ja po prostu nie mam i na 99% nie będę tej wiedzy nigdy posiadał, bo mnie to po prostu nie interesuje. To nie jest moje hobby. E, Czyli, no, to, to parę słów o tym o, o stanie mojej wiedzy. Jestem zdany na to, co mówią autorytety. Chciałbym się odnieść do głównego argumentu, którym chłopaki próbowali mnie przekonać do, do tego, żebym się tym tematem płaskiej ziemi zainteresował. Głównym argumentem było to, że gdy zrozumiem, że ziemia jest płaska, a, a nie okrągła. Kulista, to wtedy zrozumiem, że to wszystko jest Matrix, że to wszystko jest iluzja, że żyjemy w oszustwie i to mi pomoże w rozwoju osobistym. Chciałbym Państwu powiedzieć, że. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to w ogóle by nic w moim życiu nie zmieniło, dlatego że ja od lat, jak Państwo wiedzą, w audycjach mówię tysiące razy o tym, o jeszcze ciekawszym zjawisku niż nawet płaska Ziemia. Mianowicie mówię o podświadomości człowieka. Podświadomość człowieka to jest taki system, e, który zarządza emocjami, tym co lubimy, nie lubimy. No to już Państwu nie będę wstawiał definicji, bo to i książkę e, dokładnie o tym napisałem czyli o tytule stosunkowo dobry, i o tym pisałem felietony z kilkaset na pewno o tym samym zjawisku podświadomości i mówiłem wiele razy. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że to, że mamy w sobie coś takiego jak podświadomość nazywaną przez esoteryków duszą, czy na przykład w Hunie niższym ja, to jest niezwykły fenomen. Dlatego, że na nasza podświadomość, która steruje naszymi zachowaniami, jest programowana przez innych ludzi, przez media, przez koncerny, przez reklamy, przez propagandę i itd. Itd. itd., itd. A także oczywiście przez rodzinę. Nazywa się ta magia socjalizacją. Każdy z nas temu podlegał. Po prostu się uczyliśmy. Pewnych reakcji tak emocjonalnych, i to jest dla mnie coś, co można w 100% udowodnić fakt, że, że to są dużo większe dziwy niż y, cuda i dziwy, niż y, u Czekolindy, czy, czy jak ona tam, Czekolindy. I to jest dużo mocniejszy materiał, i to realny i sprawdzony na 100%, niż płaska ziemia. To, że my jesteśmy po prostu programowani niemalże jak roboty. To, że nasze życie w większości zostało zaprogramowane przez różne wpływy, tak, media, i tak dalej, tak dalej, kulturę, tradycje, to jest dla mnie fenomen po prostu niesamowity. Po co mam się rajcować z science fiction? Jak tutaj mamy udowodnione w 100% science fiction, które jest dużo lepsze i straszniejsze i ciekawsze, bo to jest prawdziwe. Człowiek to jest istota, którą się programuje i żyje tak, jak chcą programatorzy. Mamy tu wszystko. W tej idei mamy naszych panów, mamy niewolników, mamy więzienie niewidzialne, którego, którego krat nie widać. Bo człowiek uwięziony, na przykład, mamy. No, podam Państwu taki na szybko przykład. To są często osoby, z którymi ja pracowałem. Na przykład mamy chłopaka, który, no, no powiedzmy, jest mody ma jakiś fajny talent, czy fajnie rysuje, czy brzdąka na gitarze, czy zaczyna zdradzać jakiś talent do śpiewania, czy ma ładny głos. Widać już, otoczenie widzi, że coś jakby to rozwijał, no to i kariera fajna, i pieniążki fajne, i, i no po prostu widać, że ten chłopak by gdzieś tam w życiu doszedł wysoko. No ale na przykład ten yy, chłopiec może mieć zazdrosną, nie wiem, w rodzinie ciotkę, wujka, tatę, mamę i oni będą mu na przykład wmawiali, że nic nie osiągnie, że życie jest złe albo mu mówią na przykład, że jak ktoś cierpi, to pójdzie do nieba, a jak będzie szczęśliwy, zadowolony, to do piekła, bo to jest szatan, bo szatan jest panem tego świata. I taki chłopak rezygnuje z pasji albo na samą myśl o pasji oblewa go zimny pot, bo czuje siarkowodorowy oddech szatana na plecach. No to jak to nazwać, szanowni państwo, jak inaczej jak niewidzialne więzienie? Więzienie bez krat, szanowni państwo, to jest właśnie to. I to jest fenomen, który sprawia, że ja jestem tym i zachwycony, i przerażony. I otwiera to przede mną niesamowite przemyślenia. Mam w sobie coś, co inni programują. I właśnie na tym polega i rozwój duchowy, i rozwój osobisty, żeby obcy ludzie w postaci, no bo czy tu mamy koncerny, czy mamy reklamy, czy mamy agencje reklamowe, to tam są ludzie. Wszystko się zaczyna i kończy tak naprawdę na ludziach zorganizowanych w różne struktury i w siły wpływu, czyli media, gazety, filmy, jakieś tam portale internetowe, modni youtuberzy znani, tak? Wszystko, co przekazuje nam informacje i poprzez swoją jakąś sławę, swoją pozycję sprawia, że ta informacja ma taką moc, tak? Że ta informacja jest przez nas traktowana jako od autorytetu, jako coś ważnego i coś prawdziwego, Tymczasem może to być informacja nieprawdziwa. Dlatego, szanowni państwo, naprawdę ja nie potrzebuję płaskiej ziemi, żeby wiedzieć, że żyjemy w więzieniu bez krat. To, co wiemy, to, co już nam nauka pokazała, to jest tak dziwne, to jest tak niesamowite. Przecież my nawet nie wiemy, po co my istniejemy. Żyjemy na jakiejś tak, no kuli, no to nie jest pełna kula, tak. Ale no, no żyjemy na takim kształcie okrągłym, wirujemy gdzieś tam w kosmosie, umieramy, nie wiemy po co żyjemy, nie wiemy po co, no po co jest nasze istnienie. Próbujemy sobie sami, tworzymy sobie cele, tworzymy sobie bogów, tworzymy sobie jakieś pasje, hobby, jakieś mamy cele, tak. I tak naprawdę to wszystko jest fascynujące. Ja nie potrzebuję do tego, żeby wiedzieć, że żyję w jakiejś niesamowitej rzeczywistości, idei płaskiej Ziemi której nie mogę sprawdzić, czy nie jest kłamstwem. Ja już pomijam fakt, że jest na świecie pewnie kilkaset tysięcy albo miliony ludzi zapalonych z lunetami, którzy no, w 100% wiedzą, że nie jesteśmy na płaskiej ziemi. No to... Także szanowni Państwo, ten argument ja podkreślam, to są naprawdę fajne chłopaki, i to nie ma sensu, żebyśmy my się kłócili, wchodzili w jakiś konflikt. Ja po prostu w to nie uwierzę, bo po pierwsze nie mam jak tego sprawdzić. Nie stać mnie, żeby sobie, nie wiem, wypuścić jakiegoś, nie wiem, jakąś rakietę tak w kosmos i robić foteczki. Nie mam jak tego sprawdzić, yy, więc po co mam się tym zajmować? Kolejna sprawa. Tak jak patrzę na ludzi, którzy zajmują się ideą płaskiej ziemi, to jeśli chodzi o rozwój osobisty, to ja nie widzę, żeby oni coś ekstra osiągnęli. Minęło już wiele lat, od kiedy te osoby są przekonane, że żyjemy w oszustwie i na płaskiej ziemi, i ja nie widzę, żeby to dało jakieś pozytywne efekty. Znaczy, może inaczej, nie mogę tak powiedzieć, bo przecież nie jestem jasnowidzem. Natomiast, mm, natomiast, no, no chociażby nie widać, że te osoby nie są przebudzone, nie są w jakimś ekstazie. I ja też nie. Tylko że mówię, że argument, że przyjęcie do swojego kanonu wiary tego, że żyjemy na płaskiej ziemi, ma nas duchowo otworzyć, ma nam otworzyć oczy, ma jakoś nas odmienić, to po prostu nie działa. No. To, to po prostu nie działa. Natomiast są ludzie, którzy lubią emocje, którzy lubią teorie spiskowe. Ja sam sobie lubię poczytać, nawet powiem Państwu, trafiłem jakiś fajny kanał. Znaczy, czy taki super, to nie wiem, zaraz Państwu powiem. Jakże się ten kanał nazywa? Kosmiczne opowieści. No, coś tam oglądałem o dylatacji czasu, czyli o, o, o tym, jakby taki wehikuł czasu istnieje w, w, według praw fizyki, tylko taki do przodu bardziej. E, także, Szanowni Państwo, ja też lubię sobie poczytać o teoriach spiskowych, e, poglądać coś fajnego, ciekawego, jak najbardziej. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale biorę to w kategoriach hobby. To jest hobby, to jest ciekawostka, to jest zabicie czasu, to jest rozrywka. Ale nie widzę, żeby to w jakikolwiek wpłynęło na mój rozwój osobisty czy duchowy. Na mój rozwój osobisty i duchowy wpływa świadomość tego. Jak cudownym, może inaczej, jak cudowną istotą jest człowiek? Jakie ma możliwości, w jaki sposób jest oszukiwany, w jaki sposób ma w sobie taką maszynę, która nim steruje i tę maszynę inni programują, czyli inni układają nam życie. Więc rozwój osobisty to jest sprawienie, żeby inni przestali programować nam tą naszą wewnętrzną maszynę i żebyśmy my ją programowali żeby nam jakieś cele się spełniały, żebyśmy mogli radzić sobie z nałogami, żebyśmy mogli, nie wiem, zwiększyć pamięć, zwiększyć osiągi fizyczne jak najbardziej. Masa badań była, że jak sobie człowiek wyobraża różne ćwiczenia, no to wiadomo te, nie wiem jak to się nazywa, czy ścieżki neuronalne, czy jakoś, czy pamięć jakoś tam psychomotoryczna, już nie pamiętam, co, co nie psychomotoryczne jakoś się inaczej nazywa. Więc można to wykorzystać do wielu wspaniałych rzeczy. E i na tym polega rozwój osobisty. A jeśli wierzyć w ezoterykę, a ja akurat jestem osobą, która w to wierzy, podkreślam, mam świadomość tego, że mimo że w to wierzę, może być to nieprawda. Ale sprawdzam, bawię się tym, ciekawi mnie to. I tyle. Nie widzę, żeby idea płaskiej ziemi w jakikolwiek sposób wpłynęła na mnie pozytywnie. Powiem więcej, nawet odbierałoby mi czas. OK, zobaczyć jeden materiał, drugi OK, fajnie, to tak jak sobie lubię jakieś takie rzeczy poglądać, OK, ale to wszystko. Na tym wystarczy. Jest rozrywka, zamykamy temat, zabieram się za coś, to jest dla mnie ważne. Natomiast są ludzie, którzy poświęcają całe życie idei, na przykład płaskiej ziemi i przez to tracą bezcenny czas. W tym samym czasie powinni obserwować siebie, medytować prowadzić dialogi wewnętrzne, próbować rozpoznać te osobowości, które w nas są, no, no, można robić rzeczy, które naprawdę są dla nas przydatne. I to, że ja uwierzę w płaską ziemię, nie sprawi, że ja się pozbędę traum, nie sprawi, że ja pozbędę się kompleksów, nie sprawi, że, że sobie będę mógł lepiej radzić, na przykład z nałogiem jedzenia słodyczy, tak? to mi nic nie daje, nic mi nie daje, zabiera mi tylko czas. Ja jestem prosty chłopak i dla mnie to jest prosta sprawa. Właśnie z tego względu odrzucam teorię o płaskiej Ziemi. Nie mam jak tego sprawdzić. Nie wpływa to na mój rozwój osobisty. Nie jestem przez to szczęśliwszy. Nie mogę powiedzieć, że jestem spełniony dzięki tej e, idei. To mi nic nie daje. Nic. Natomiast w tym czasie, kiedy oglądałbym setny film z jakimś człowiekiem, który przekonuje o tym, że Ziemia jest płaska, to w tym czasie mógłbym zrobić coś, co realnie by mi pomogło. Przejąć kontrolę nad własną podświadomością, czyli zabrać lejce z mojego życia mediom, firmom reklamowym, reklamom, propagandzie, i tak i tak Także to tyle, szanowni Państwo, w tym temacie płaskiej ziemi. Mam nadzieję, że moi radiosłuchacze, którzy w tę ideę wierzą, nie obrażą się na mnie, bo to po prostu jest moje zdanie na ten temat i szanuję też Wasze zdanie. I to chyba tyle w tym temacie. Z Panem Dobrym Bogiem, Chłop w dom, Bóg w dom. Miłego wieczorku życzę i, no i braku kaca, tak w ogóle, żebyście nie pili, wam życzę. A ja sobie herbatkę teraz wypiję. Z Panem dobrym Bogiem, trzymajcie się, cześć.